Have fun, guys. You're Darek. Jesteśmy na finale, wielkim finale 90. międzynarodowego turnieju Rosenhof Darek Cup w Görlitz w Niemczech. Mamy na pierwszym planie Daniela Wodniaka ze Złotoryi, a po drugiej stronie 14-krotny triumfator turnieju Michał Bodziony z Lubania Śląskiego. Gramy długiego seta, 3-1 prowadzi Dani, czyli ze strony Michała rezultat 1-3. Świetny return. Świetny return teraz. Dominacja. Dwa tygodnie temu Daniel Wodniak wystąpił w finale. To był jego debiutancki turniej, 89 Cup. 9 marca. To był dobry turniej, ponieważ sieć pokonał Adama Bukiela, 16-krotnego triumfatora turnieju. Później pokonał Wojtka Medyńskiego. No w finale niestety nie udało mu się sięgnąć po tytuł. Lepszym okazał się wtedy Andrzej Misiek. A teraz drugi raz rzędu w finale i wszystko pokazuje na to, że możemy mieć nowego mistrza. Czyli w 8-letniej tradycji turnieju Daniel Wodniak byłby 20. triumfatorem mojego turnieju. Jedną piłkę breakową. Co? Tak, już są ostatnie mecze. Dzisiaj tak, dzisiaj szybko. Zejdę tu, bo nie wiem jak. Mamy Daniela, ten na długą wieję, nie będę im przeszkadzał.